wiesz, krótko. Drodzy, myślę, że nie będziemy przedłużać rozpoczęcia, jak to się popularnie nazywa. Nie chodzi o rozpoczęcie, tylko chodzi o to, co Pan nam tutaj zgotował przez osobę Jana Białęckiego, którego tak zauważyłem, że niektórzy to znają już od lat. No my też 2 lata może ponad znamy się. Słuchajcie, są różne uczty. Wiecie? Są takie uczty, że jak się tam jedzie, to wiadomo, że głodnym się nie wyjdzie. Pan nas zaprosił na ucztę. Masz zaproszenie. Wiecie, ja nawet otworzyłem to miejsce. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę baranka, weselną ucztę. Jesteś błogosławiony, jeżeli wierzysz temu, który się objawił. Ale wiecie, tutaj na ziemi no mamy różne uczty. Mamy uczty przy stołach, mamy uczty przy tej księdze, a myślę, że dobrą ucztą, ja myślę, że to też będzie uczta przy muzyce. Nasz duch jest pobudzany muzyką. Ja wierzę, że to będzie dobry czas i też wyjdziemy stąd tacy nasyceni. Może nie na żołądkach, ale w naszych sercach, w naszych duszach. Niech to się dzieje. Niech się dzieje Boże dzieło. Jesteście gotowi? Niech ten czas rozbrzmieje Panem, bo to On jest tutaj najważniejszy, mimo że bardzo zacnym uważam Jana i to wszystko, co Bóg dał mu, żeby tworzył, żeby przedstawiał, to wiecie, to i on no ma tą świadomość, że to Pan jest tym, który wszystko wzbudza. Niech wzbudza i w naszych sercach, drodzy. Amen. Słuchajcie, kochani, bardzo się cieszę, bo to już druga moja wizyta u was. Pierwsza była 2,5 roku temu. Część z was była na tej wizycie. Z Mirkiem się nie znaliśmy, ale Pan otworzył serce Mirka na nieznanego mu człowieka, bo moja służba się zaczynała w 2018 roku. Dopiero tego typu służba. Może parę słów wprowadzenia. Ja się urodziłem w Warszawie. Mieszkam od 1984 roku we Francji. Mam tam żonę, mam tam córkę, wnuka. Mamy też syna jednego w Warszawie i wnuczkę w Warszawie. Urodziłem się jako ateista w rodzinie ateistycznej. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj ta rodzina ateistów, rodzice, dwoje rodziców, siostra i ja, wszyscy poznaliśmy Pana. Zaczęła się od mojej siostry, Anny Białęckiej-Plutnie, którzy może znają ze wspólnoty Drzewo Oliwne. W wieku 18 lat na skutek młodzieńczych zawirowań, rozpaczy, życie jej straciło sens, ale to życie sens odzyskało. Ja nic z tego nie rozumiałem, ale widziałem, że życie mojej siostrzyczki się zmieniło i to do mnie przemówiło. Do jednego przemówi jakiś werset, do innego przemówi jakieś żywe świadectwo. Pan wie, jak do każdego dotrzeć. Także moi rodzice się też nawrócili. Moja mama Felicja Białęcka jest w służbie, ma 86 lat. Dzisiaj redaguje biuletyn informacyjny Siew i Żniwo. I do niedawna mieli grupę domową co tydzień. Teraz grupa jest na Zoomie, siostrzyczka prowadzi, bo to już technika i tak dalej. Ale jak widzicie, dla służby każdy wiek jest dobry. Amen. No. I teraz tak, słuchajcie, ja od dziecka miałem uzdolnienia muzyczne. Nie ukrywam, dał mi Pan takie uzdolnienia. Wygrywałem już od dziecka na instrumentach dziecięcych melodii ze słuchu, które znałem. Na gitarze nauczyłem się w wieku 15 lat, jestem samoukiem właściwie. I mam w życiu dwie pasje. Pasję do muzyki, pasję do tłumaczenia. I właśnie tymi dwiema pasjami chciałem się dzisiaj podzielić podczas tego wieczoru.
ponieważ od 2016 roku zacząłem układać muzykę do tekstów z Biblii Hebrajskiej. I gdy mówię o Biblii Hebrajskiej, mówię też o tak zwanym Nowym Testamencie w standardowej wersji hebrajskiej. I do tych tekstów układam muzykę, aranżuję te teksty trochę hebrajskie co nieco i adaptuję to po polsku i po francusku. I te wszystkie rzeczy są trójjęzyczne. I przygotowałem dzisiaj dla was taki program. Zaczniemy od dwóch lub trzech pieśni psalmowych, uwielbieniowych i wprawdzie tak się złożyło, że teksty nam się dzisiaj nie wyświetlą. Ale słuchajcie, jak to mówi porzekadło rodowe, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ zrobimy sobie ćwiczenie. Czy my jeszcze potrafimy wsłuchać się w słowa, w refreny i zaśpiewać je razem za chwileczkę? Zaraz się przekonamy, wierzę, że to jest możliwe, Pan wszystko może. I zaczniemy od psalmu 103, Barechi nafshet Adonai. Błogosławię dziś Panów głos. Taki komentarz. Ostatnio taką pieśń słyszałem, znacie. Błogosław duszo moja Pana, na podstawie tego samego psalmu. Każdy na własny sposób to robi. I myślę, że Panu miła będzie też ta pieśń, a zwłaszcza będzie miła, jak za chwilę zaśpiewamy razem refren. Błogosławię dziś Panu w głos i z całej duszy będę wielbił Go. Błogosławię dziś Panu w głos, wspaniałych rzeczy wszak dokonał On. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. I jeszcze raz uwaga wszyscy, On mi odpuścił winy, zmazał grzech. On mi odpuści winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. On mi odpuścił winy, zmazał grzech, nasze choroby wszystkie też na siebie wziął. I z pomocą Ci przyjdzie On w najgorszy dzień, okaże zawsze łaskę swą. Błogosławić więc Panu chciej i całą duszą uwielbiaj Go. On szczęśliwą Ci starość da, wytyczy drogę jak orła lot. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe. Sprawiedliwe wyroki Jego są, On uciśnionych zawsze weźmie stronę też. Mojżeszowi ujawnił swój odwieczny plan, Izraelowi zamysły odkrył swe.
Miłosierny i dobry nasz Bóg, powstrzymać długo umie słuszny gniew. On pamiętać nie będzie twych win, on ci wybaczyć każdy błąd twój chce. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech. Powtarzamy. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest, jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł, jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Bóg oddali od ciebie wszelki grzech, tak jak jutrzenka od zmierzchu oddalona jest. Jeśli w sercu masz Bożą bojaźń, będziesz mógł być Jego dzieckiem, jak obiecał nasz Bóg. Aniołowie oddają ci hołd, gdy czynią Bożą wolę z mocy Twej. Twe zastępy oddają ci cześć, gdy wykonują wiernie plany Twe. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu. I błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu głos. Błogosławiony niech będzie wieczny Bóg, niech Jego dzieła stworzenia wszystkie wielbią Go. Wysławiajmy Twe imię święte dzień po dniu i błogosławmy dziś Panu w głos. Błogosławię dziś memu Panu w głos. Oklaski należą się Wam, bo bez tekstu jednak zaśpiewaliście ze mną ten refren. Myślę, że ważne jest, żebyśmy wsłuchiwali się. Kiedyś mówiło się, że wiara przychodzi ze słuchania, prawda? My mamy to wielkie błogosławieństwo, że mamy to Słowo Boże i spisane dzięki tysiącletnim staraniom zresztą ludu żydowskiego, który przechował nam większą część Biblii. No i później Nowy Testament po grecku spisany. Mamy to napisany Gutenberg, druk wynalazł, prawda, jest to łatwo dostępne. I słuchajcie, jeżeli jest tak łatwo dostępne, to my korzystajmy z tego bogactwa, słuchajcie. Naprawdę zachęcam, żeby się żywić tym pokarmem tak łatwo dzisiaj dostępnym. Zaśpiewajmy jeszcze drugi psalm, i to jest chyba jedyna z piosenek lub pieśni lub ballad biblijny, bo tak można je nazwać, które śpiewaliśmy już tu 2,5 roku temu. Poza tym cały repertuar się zmienił.
I to są nowe rzeczy. Często bardzo nowe. Ostatniej zaśpiewam również rzecz, która tydzień temu powstała. Ale o tym za chwileczkę. Czyli Lolanu, to jest Lolanu. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną, tobie nie nam. Od razu wam powiem słowa tej pierwszej, tego refrenu polskiego. Imieniu swemu oddaj chwałę. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną, nie nam. I to jest z psalmu 115, wersety 1, 2, 3. Lolanu Adonai, Lolanu, Kide Shimcha, Ten Kavon, Lolanu Adonai, Lolanu, Kide Shimcha, Ten Kavon, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, tobie nie nam, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną, nie nam, uwaga teraz wszyscy, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, tobie nie nam, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną, nie nam, by nie szydzili już nasi wrogowie, gdzież to się podział wasz Bóg. Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem Niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. Lolanu Adonai, Lolanu, Kire Shimcha, Ten Kavod, Lolanu Adonai, Lolanu, Kire Shimcha, Ten Kavod, Lamo Yom Ruh HaGoyim, Ayech Nahem Elohem, Ve Eloheinu Vashamahim, Kol Asher Hafetz Asah, Imienu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. Uwaga po francusku. Que toute la gloire éternelle te revienne. A toi Seigneur et non pas à nous. Que toute la gloire te revienne. À toi Seigneur non pas à nous. Ne permets pas que des nations, où est le Dieu d'Israël. Toi notre Père, toi qui es dans le ciel, tu accomplis tous tes projets. Que toute la gloire éternelle te revienne. À toi Seigneur, et non pas à nous. Que toute la gloire te revienne. À toi Seigneur, non pas à nous. Vaga, imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. By nie szydzili już pośród narodów, gdzie znów się ukrył ich Bóg. Tyś naszym Ojcem, Tyś Królem Niebios, spełni się Twój każdy plan. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należna jest, Tobie nie nam. Imieniu swemu oddaj chwałę. Tobie należną nie nam. Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Parta gras, parta fidelite, glorifidons se nom. Parta gras, parta fidelite, glorifidons se nom.
Boże wierny, miłosierny, imieniu swemu chwałę oddaj. Boże wierny, miłosierny, Tobie dziś oddam cześć. Alchastecha, aramitecha, leszimcha ten kawod. Alchastecha, aramitecha, leszimcha ten kawod. I moją modlitwą jest dzisiaj, żeby wszystko, co, to co jest w nas, wszystko co w życiu robimy, żeby w naszej pracy, w naszym małżeństwie, w naszym życiu, życiu singla, żeby w naszej służbie, żeby Pan był uwielbiony. Słuchajcie, to my musimy się tego nauczyć, bo z naszej natury my tacy nie jesteśmy, ale Duch Boży z Bożej łaski nas zmienia w tym kierunku. I im bardziej my się wczytujemy w Jego Słowo, im bardziej to Słowo staje się częścią nas samych, to tym bardziej my jesteśmy podobni do kogo? Do Pana Jezusa Chrystusa. Jeszua HaMashiach. Wspomniałem już o tym, ile my zawdzięczamy narodowi żydowskiemu, który nam przechował wszystkie pisma, które są dzisiaj fragmentem kanonu biblijnego. I chciałbym się podzielić taką pieśnią, która ma tytuł po hebrajsku Anochi Adonai Elohecha. Jeżeli ktoś trochę zna, to wie, to znaczy ja Pan jestem Bogiem Twym. I to jest po prostu dekalog w wersji śpiewanej, czyli z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, od 2 do 17 rozdziału. I refreny są takie, że jak ktoś rzeczywiście się wsłucha, to kto wie, może nawet zaśpiewa. Za drugim razem każdy z tych refrenów. I może jeszcze takim tytułem wprowadzenia taka rzecz. Ktoś mógłby pomyśleć, że najważniejszy jest Nowy Testament. W pewnym sensie tak. Ale ja bym powiedział, że ważne jest całe Pismo Święte, nawet przecież Paweł do Tymoteusza pisze, 2 Tymoteusza 3,16, że całe Pismo jest użyteczne. Prawda? Po co jest, dlaczego jest użyteczne? Dla naszego, żebyśmy my się rozwijali, żeby Boży mąż, Boża niewiasta, żeby oni wszyscy dojrzewali, żeby stali się doskonali. I dlatego zachęcam do lektury całej Biblii. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela, co z ziemi egipskiej zwycięsko Cię wywiódł i wolności w darze dał. Nie będziesz oddawał hołdów żadnym Bogom oprócz mnie, nie będziesz oddawał hołdów, nie będziesz miał innych Bogów oprócz mnie. Nie będziesz oddawał hołdów żadnym Bogom oprócz mnie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Podobizny nie zrobisz też żadnej rzeczy ani istot żadnych, co w niebie są lub na ziemi, czy w głębinach morskich fal. Nie będziesz im bił pokłonów ani oddawał idolom czci, gdyż Bóg o swą ukochaną zazdrosny jest. Nie będziesz im bił pokłonów ani oddawał idolom czci, gdyż Bóg o swą ukochaną zazdrosny jest. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela, nie będziesz używał daremnie mojego imienia do błahych spraw. Bezkarnie nie powie nikt bez przyczyny imienia Pan, na próżno nie powie nikt imienia Pan. Bezkarnie nie powie nikt bez przyczyny imienia Pan, na próżno nie powie nikt imienia Pan. Pamiętaj, że siódmy dzień, szabatni dzień jest świętem moim, 6 dni w tygodniu pracować będziesz, a w 7 odpoczniesz dzień. Bo stworzył Pan Twój niebo i ziemię przez 6 tygodni. 7 dnia zaś odpoczął od swych dzieł. Uświęcił szabat Bóg Izraela, pobłogosławił ten dzień. W
szabatni dzień, więc Panu oddaj cześć. Ja Pan jestem Bogiem Twym, ja Pan jestem Bogiem Izraela, rodziców swoich szacunkiem dasz i zaniedbaj się, nie wasz ich. Byś na ziemi szczęśliwie żył, pomyślnych wiele długich lat, na tej ziemi, którą Ci Pan w dziedzictwo dał. Byś na ziemi szczęśliwie żył, pomyślnych wiele długich lat, na tej ziemi, którą Ci Pan w dziedzictwo dał. Ja Pan jestem Bogiem Twym, nie popełnij zabójstwa, nie cudzołóż, nie kradnij i nie zeznawaj fałszywie ze szkodą dla braci swych. Nie pożądaj własności bliźniego, jego domu, małżonki i sług. Nie będziesz pożądał żadnych cudzych dóbr. Nie pożądaj własności bliźniego, jego domu, małżonki i sług. Nie będziesz pożądał żadnych cudzych dóbr. Anochi Adonai Elohecha, Anochi Adonai Elohecha, Adonai Elohecha Elkana. I zobaczcie, nam mogłoby się wydawać, że dekalog to jest coś tak bazowego, że my tego w gruncie rzeczy w ogóle nie potrzebujemy. Wiemy, jakie jest najważniejsze przykazanie. Oczywiście będziesz miłował Pana Boga swego nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest prawda, jest głęboka prawda, ale myślę, że warto jest sobie przypomnieć, bo przecież nasz Pan Jeszua, Jezus, pamiętacie, co nam mówił w Ewangelii Mateusza o tym, kiedy się zaczyna cudzołóstwo albo kiedy się zaczyna morderstwo, prawda, w naszych sercach, prawda. I dlatego myślę, że dobrze jest mieć dekalog w sercu, po prostu. I zresztą taki jest sens Nowego Przymierza zapowiadanego. Przecież śpiewałem wam ostatnio, jak byłem, nie wiem, czy ktoś pamięta, z proroctwa Jeremiasza, z 31 rozdziału o Nowym Przymierzu, takim, że prawo Boże będzie w naszych sercach. Słuchajcie, mam nadzieję, że prawo Boże jest dzisiaj napisane bardzo mocno w naszych sercach, słuchajcie. I naprawdę zachęcam, żeby prosić Pana, żeby nasza miłość do Niego i do bliźniego była jeszcze doskonalsza, tak jak Paweł mówi. Wiem, że wasza miłość jest znana wszędzie, więc niech będzie jeszcze większa. I tutaj mam taki tekst też. To jest tekst listu do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 11 do 13 i od 19 do 20. I tutaj w tym fragmencie apostoł Paweł zwraca się do wierzących z narodów, żeby sobie uświadomili, jak wiele zawdzięczają Izraelowi i duchowemu dziedzictwu Izraela. Oczywiście to z łaski Bożej zostaliśmy wszczepieni w Izrael. To Bóg ma moc zrobić nas Boże dzieci. Ja myślę, że warto jest pamiętać, że myśmy byli zupełnie bezdomni, byliśmy, ja taki byłem, byłem ateistą, mówiłem wam. Absolutnie nie byłem świadomy, że gdzieś jest Bóg. I o tym też jest, każdy z tych tekstów jest jakąś, zauważyliście, taką parafrazą, prawda, tekstu biblijnego. I chciałbym dla zachęty dla nas wszystkich właśnie, żeby modlić się, o, jeszcze wrócimy do tego, żeby modlić się o Izrael. Jeszcze wrócę do tego później. Jest taki czas, że naprawdę Izrael, naród Bożego wybrania, potrzebuje naszej modlitwy, bo oni też potrzebują zbawienia. To nie jest tak, że oni mają dziedzictwo i mają zbawienie. Od czasu, kiedy Jeszua przyszedł, to oni też go potrzebują. Potrzebują naszej modlitwy. Był czas, że każdy z was swoim życiem sobie żył, nie wiedząc, kim jest Bóg, który cały stworzył świat. Wszyscy z ludu mego zwali, więc nie obrzezań sami was. Dumni z tego, że każdy w ciele z nich ma ten przymierza wieczny znak. Wtedy nie znał żaden z was.
z pomazańca, który jest, który za nas wszystkich życie dał i w ofierze przelał krew. Obietnice zaś i przymierze, które Izrael tylko miał, was objęły też, gdy Mesjasz na krzyżu zwyciężył śmierć i grzech. Śmierć i grzech. Nie jesteście już obcy dziś, nie jesteście bezdomni, nie. Macie wstęp do królestwa bram, każdy z was ma tam miejsce swe. Apostołowie i prorocy są fundamentem budowli tej, a węgielnym kamieniem ludu wybranych sam Jeszua, Mesjasz jest. Wtedy nie znał żaden z was pomazańca, który jest, który za nas wszystkich życie dał i w ofierze przelał krew. Obietnice zaś i przymierze, które Izrael tylko miał, was objęły też, gdy Mesjasz na krzyżu zwyciężył śmierć i grzech. Beotaet heite, b'rimashiach Yeshua, zarim lahadat Israel, v'nochrim livritot, v'chusrei tikvahu lenom Elohim ba'olam, atem nihietem kerovin ad yedeinam Yeshua, atem nihietem kerovin ad yedeinam Yeshua, Yeshua. Yeshua. I teraz znowu zaproszę, wprawdzie nie ma tekstu, ale to będzie jeszcze łatwiejsze niż te dwa pierwsze psalmy do śpiewania. I to jest psalm nietypowy, bo to jest psalm, który znajdziemy w pierwszej księdze Samuela, w drugim rozdziale od 1 do 10. Pamiętacie może historię Hanny albo Anny, mamy Szmuela albo Samuela, inaczej proroka Samuela. Pamiętacie, jak to z Anną było? Nie mogła mieć dzieci, a w tej kulturze orientalnej, w Izraelu w tych czasach, była to prawdziwa hańba i dlatego Anna była nieszczęśliwa z tego powodu. Mąż ją pocieszał, przecież ja cię kocham, w czym problem? Druga żona jej męża, bo niestety mąż miał drugą żonę. Nawiasem mówiąc, nasz Pan wiedział, co mówi w Księdze Rodzaju, że mężczyzna opuści ojca i matkę i tych dwoje będzie jednym ciałem. Bo ilekroć w Starym Testamencie więcej niż jedna żona, to same problemy. Także naprawdę, wiecie, gorąco zachęcam do tego słowa. Ale i ta żona druga była Penina, była rywalką Hanny. Ale Hanna modliła się do Pana. I pewnego dnia w świątyni była kapłan Heli, zobaczył, że się modli tak bezgłośnie. Dzisiaj byśmy to nazwali tak, że modliła się z ducha, prawda, w duchu. Kapłan na początku myślał, że może się upiła, tak jak później na Zielone Świątki też niektórzy myśleli, że apostołowie się upili, a oni przecież wielbili Pana w językach. I to było, ona była jakby prekursorką tego, ja tak trochę widzę. Kapłan Heli zrozumiał, że to jest modlitwa taka jakaś niesamowita, nieprzeciętna. Pomodlił się o nią. I Hanna nie tylko urodziła Szmuela, który stał się prorokiem, i ona taki ślub zrobiła, że odda go Panu na służbę. Nie była to łatwa decyzja. Ale Pan jej dał inne dzieci po tym, wiecie. Słuchajcie, zaufanie naszemu Panu zawsze jest błogosławieństwem dla nas, w każdej sytuacji. Zacznę to po hebrajsku, a potem przejdziemy na polski. I jestem przekonany, że ten refren to bez żadnego problemu. I od razu powiem, jak brzmi ten refren. Refren polski brzmi tak. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Ala tzribi ba'adonai, rama karni ba'adonai, rachav pi alhoyefai, ki samachti bishuatecha, ki el derot adonai, velo nitkeinu alilohot, keshet giborim katim, venikshalim mazeru chayl. En kadosh kadonai, ki en birtecha,
swę córkę Eloheinu, kien birtecha. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Ojciec niebiański, Bóg wszechmocny, badał uczynki swych i obcych. Siłę mocarzy on też złamie, słabym zwyciężyć teraz da. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. On sprawia klęski, szczęście daje, on zsyła śmierci, zmartwychwstanie. Nędza przypadnie więc bogaczom, biedny w dostatku będzie żył. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Z prochu nędzarza on podniesie tego, co marny czuł się śmieciem, tego posadzi wśród dostojnych, teraz mu tron i chwałę da. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Ci, którzy przeciw Panu stają, w ziemi czeluściach wnet znikają. On sprawiedliwych drogi strzeże i tych, co ufność kładą w Nim. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. Nul ne sait comme notre Dieu, nul ne comme lui. Mon rocher, mon rédempteur, nul ne comme lui. Uwaga po polsku. Któż na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan? Skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Raduj się w Panu, duszo moja, bo w Nim znalazłem siłę nową i nie zazdroszczę już swym wrogom, dał mi dziś Bóg ratunek sam. On trzyma ziemię w jej posadach, wiecznych pilnuje losów świata. On będzie sądził wszystkich ludzi, gdy Mesjaszowi władzę da. En kadoszka Adonajki, en birtecha, en córkę Elohejnu, ki en birtecha.
na ziemi, któż w niebiosach jest, jak nasz Pan, skałą wieczną, świętą skałą jest dla nas Pan. Słuchajcie, cóż za szczęście, cóż za radość, że my nie będziemy sądzeni z nieprawymi ludźmi tego świata, to znaczy tymi, którzy nie przyjęli do serca Mesjasza, bo myśmy wszyscy byli tacy sami. Nie ma kto by szukał Boga, nie ma ani jednego. W dwóch psalmach to jest powiedziane, apostoł Paweł to powtórzył przecież w liście do Rzymian. To jest prawda faktycznie, że to Duch Boży ze swojej łaski w nas sprawił tą chęć poszukiwania Boga. Pamiętam, jak ja byłem jeszcze teistą, no to wtedy faktycznie coś takiego było, że była w moim sercu jakaś tęsknota w sumie chyba. No, już Duch Boży jakoś wtedy chyba we mnie zadziałał. I przed tym moim nawróceniem jeszcze kilka razy wydawało mi się, że kto wie, czy mi się nie chciał nawrócić, wiecie. Niech to będzie dla nas zachęta, bo mamy może znajomych, którzy to, co mówią, to, co na zewnątrz, może być taka skorupa, wiecie. Jak to powiedział, wiesz, pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi, prawda? I dlatego, któż z nas wie, co w tej głębi jest? Sam Pan jeden wie, co jest w głębi. Dlatego, słuchajcie, siejmy, nawet jeżeli nie widzimy efektów, to słuchajcie, jest obietnica u Izajasza, że Słowo Boże, jak jest głoszone, to ono nie wraca do Boga bez osiągnięcia jakiegoś efektu, prawda? Nawet jeżeli my tego nie widzimy, słuchajcie, ja się o mojego kuzyna Jarka z Kolonii przez 36 lat modliłem. Nawet w 86 pojechałem specjalnie do Niemiec, niemieckiego się trochę nauczyłem zresztą, żeby móc o Ewangelii, o Biblii mówić jego żonie niemieckiej wtedy. Oni się już rozeszli, mój kuzyn przeżył tam różne dramaty i on śledził tę moją służbę i rzeczywiście mi się to do niego przemawiało też. Taka charytatywna działalność, w którą się też zaangażowałem w pewnym momencie, to do niego też przemawiało. I potem poznał w Sopocie dziewczynę, która się przygotowała do chrztu. I się bardzo mu się spodobała. I zaczął się coraz bardziej przybliżać do Pana. I w tej chwili to on jest tym, który tłumaczy Biblioteki Siew i Żniwo na niemiecki. Przewodowski, który ma 95 lat już faktycznie, bardzo długo tę służbę. I teraz ja, że jak to tłumaczy, to czuję się coraz bliższy. Także każdy ma swoją drogę, wiecie. I w tych czasach Pan rzeczywiście wymagał bardzo trudnej służby, prawda? Możemy się oczywiście uwielbiać Pana, że żyjemy w takich czasach, kiedy nasza walka jest walką duchową, że mieczem już naprawdę nie nam walczyć mieczem w tej chwili faktycznie, ale to Słowo Boże jest tym mieczem, prawda? Natomiast był taki moment właśnie w tej Księdze Królewskiej, kiedy to Eliasz miał wszystkiego dosyć. Któż z nas, słuchajcie, może niektórzy nie, któż z nas nie miał czasami wszystkiego dosyć? Nie chciał powiedzieć Panu, ja mam dość tej służby, ja chcę umrzeć teraz, ja nie jestem lepszy od moich braci, moich sióstr. I wtedy Pan, nagle Duch Boży zadziałał. I powiedziano Eliaszowi, usłyszał głos, że Pan przyjdzie do ciebie. I potem on czekał, jak też Pan przyjdzie. Można by pomyśleć, że jakoś spektakularnie przyjdzie, przez jakiś huragan, czy przez jakieś trzęsienie ziemi. A okazało się, że Pan przyszedł w formie takiego cichutkiego wietrzyku. I o tym jest właśnie ta dwujęzyczna pieśń. Będę śpiewał każdą zwrotkę po hebrajsku i potem po polsku. Wehine Adonai Over. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan. I może dzisiaj przejdzie też i Waszą drogą, i Twoją drogą Pan. A jeżeli nie, to może jutro. Wehine Adonai Over, Adonai Over. Ruach Gedola vechazak mefarek harim umeshaber selahim lifnei Adonai lo varuach Adonai lo varuach Adonai Adonai dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan, lecz najpierw się rozszalał w krąg porywisty wiatr. On skały kruszy wokół, góry wstrzępy rwie. Pan w tym wichrze porywistym nie skrył się. Wychinę Adonai over, Adonai over. W
ruach gedolah v'chazak mefarek harim v'achar haruach rach lo varash Adonai, lo varash Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan, a przedtem się rozszarał w krąg porywisty wiatr. A potem wichrze ziemia w posadach zaczęła drżeć i w trzęsieniu ziemi Pan Twój nie skrył się. Wychinej Adonai Ower, Adonai Ower. Weruach Gedola, weachar haruach rasz, weachar harasz Lowa esz Adonai, lowa esz Adonai, Adonai. Dziś przejdzie Twoją drogą Pan, Twoją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszarał wiatr i ziemia trzęsła się, a po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask i w płomieniach Twój Pan też nie skrył się. Wychinej Adonai Ower, weruach dola, achar haruach rasz, achar harashesh, veachar hash kol demamada ka. Shamati veamadti rifnei Adonai. Dziś przeszedł moją drogą Pan, moją drogą Pan. Lecz najpierw się rozszarał wiatr i ziemia trzęsła się, a po trzęsieniu ziemi wszędzie był ognia blask. A gdy ogień zgasł, to usłyszałem szept. Stoję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. Staję dziś przed swym Bogiem i Stworzycielem i w cichy głos mojego Pana się wsłuchać chcę. I oby każdy z nas, kochani, oby każdy z nas tak się wsłuchiwał, tak powinniśmy regularnie stawać przed naszym Panem i Stworzycielem i wsłuchiwać się w Jego cichy głos, bo czasem to my jesteśmy skłonni, żeby robić to, co my byśmy chcieli. To jest dobra gorliwość czasami, gorliwość dla Pana, a jednak czasami warto wsłuchać się w Boży głos, żeby to było robione rzeczywiście tak, jak Pan to sobie zaplanował. I jest możliwe, zresztą taką pieśń Wam śpiewałem, nie wiem, czy pamiętacie, 2,5 roku, tam to było z listu do Rzymian, 12 rozdział, 1, 2, właśnie tam jest powiedziane, prawda, że jeżeli my ofiarujemy swoje ciała do Panu, to wtedy będziemy mogli dostrzegać wolę Bożą, prawda? To, co jest doskonałe, to, co jest dobre, miłe Panu i doskonałe. Właśnie, i tutaj mam takie napomnionko, powiedzmy, które jest, myślę, że na czasie, zawsze dla każdego zboru. To jest z objawienia Jana, to jest 2 rozdziału. Jak pamiętacie, było tam 7 listów do 7 różnych zborów. Różnie to się, na pewno były to zbory konkretne. Niektórzy uważają, że to jest, chodzi o 7 epok w życiu Kościoła. Może i tak, osobiście wydaje mi się, że nie ma na to dowodów akurat w piśmie. Ale na pewno jest, każdy z tych listów może mieć na jakimś etapie coś z nas, komuś z nas albo indywidualnie, albo zbiorowo zborowi do powiedzenia. I ja jestem przekonany, że w waszym zborze pierwsza miłość do Pana jest niezmącona, jest taka jak przed laty, każdy tak jak przed laty. Także jeżeli tak, to niech to was zachęca, żeby to kultywować, bo trzeba kultywować. A wiecie, jak kultywować. A jeżeli ktoś czuje się, że nie ma już tej pierwszej miłości, no to ta pieśń też będzie dla niego. Początek może po hebrajsku, potem przejdę na polski, jest krótkie. Ani odea et masecha, ani odea et savlanutcha, ani odea teta
amalka i sabalta bignal szemi. Aval jeśli ta ana, negde ha, negde ha, ki azafta et ahavatcha harishona. Aval jeśli ta ana, negde ha, negde ha, ki azafta et ahavatcha harishona. Znam twoje serce i znam twoje uczynki, twą gorliwość znam, nie wiesz co to ręk. Opierałeś zawsze się mocą złym, prześladowań nie lękasz się. Ale mam o jedną rzecz, tę jedną rzecz do ciebie żal, że twa miłość ostygła gdzieś, a w sercu już nie płonie żar. Ale mam o jedną rzecz, tę jedną rzecz do ciebie żal, że twa miłość ostygła gdzieś, a w sercu już nie płonie żar. Nie zapomnij skąd tu przyszedłeś, nie zapomnij ile zawdzięczasz mnie. Popraw życie swe i do Stwórcy wróć, teraz bądź jak za dawnych lat. Jeśli nie, to przyjdę wnet, nad ludźmi wszak będzie sąd. Gdy nie zmienisz uczynków swych, to zgaszę w mig menorę twą. Jeśli nie, to przyjdę wnet, nad ludźmi wszak będzie sąd. Gdy nie zmienisz uczynków swych, to zgaszę w mig menorę twą. I powiedział mi jeszcze wysłannik, to proroctwo jest pewne i prawdą jest. Weź do serca sobie więc słowa te, bo twój Mesjasz przyjdzie znów. Błogosławiony będzie ten, kto słucha dziś proroczych słów. Przyjdę wnet, zachowaj co masz, Mesjaszu przyjdź, na ziemię wróć. Bien heureux tous ceux qui suivent ce que révèle cette écriture. Mon retour est imminent, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Hacherei hachomer et divrei hanevoa. Hineini ba'amacher bonachado on Yeshua. Błogosławiony będzie ten, kto słucha dziś proroczych słów. Przyjdę wnet, zachowaj co masz, Mesjaszu przyjdź, na ziemię wróć. A teraz za chwilę sobie... I teraz za chwilę to wprowadzę tę pieśń, napiję się łyczek wody przy tej okazji. Dwie pieśni z tego dzisiejszego programu są w tym sensie nie moje, że nie ja użyłem do nich muzykę, ale napisałem polskie słowa i francuskie, zadaptowałem to. I to, co teraz wam zaśpiewam, to jest pieśń Mordechaja ben Dawida, Mashiach, Mashiach. Nie wiem, czy ktoś to słyszał muzycznie. To jest piękne, tutaj mogę to powiedzieć w tym momencie, że to jest piękna muzyka, bo nie wypadałoby mi tak o swoich mówić, ale tutaj mi wypada, więc słuchajcie, naprawdę to jest super muzyka, zaraz zobaczycie. Refren hebrajski jest Mashiach, 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 ajajajajajaj. Mashiach, 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 Mesjasz, ajajajajajaj. Polski refren będzie Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. Wiecie, jak słuchałem tego po hebrajsku, to ajajaj, cały czas myślałem, czegoś tu brakuje. Tak jakoś już chodziło po głowie, żeby to po polską wersję tak jakoś ułożyć. I zachęcam do śpiewania refrenu. Laj, la, la, laj, la, la, laj. La 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 la
amin, anim amin, be emun ashelema, be viyad kamashiyach, anim amin, anim amin, anim amin, be emun ashelema, be viyad kamashiyach, anim amin. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Ve'evar bishayim ameach imkol zeach hakeno hakeno v'chol yom sheyavo. ואף על פי שיתממח עם כל זה החכנו, החכנו וכל יום שיבוא, 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 שיבוא. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów, nie wątpię, nie wątpię ja w to. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. 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 I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Oui, je le crois, oui, je le crois. Oui, je le crois fermement. Notre Messie nous apparaîtra et nous le verrons certainement. Oui, je le crois, oui, je le crois, oui, je le crois fermement. Notre Messie nous apparaîtra et nous le verrons certainement. Mashiach, 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 aïe, 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 aïe. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Et même si j'avais l'impression qu'il tarde trop, qu'il ne viendra peut-être jamais, je sais qu'il reviendra. J'avais l'impression qu'il tarde trop, qu'il ne viendra peut-être jamais, je sais qu'il reviendra. Il viendra, il viendra, il viendra, il viendra. Anim marami, anim marami, be emuna shelema, be viyad kamashiyach, anim, anim ami. Bo w sercu mam, w sercu wiarę mam, wiarę niezachwianą, że On pewnego dnia zjawi się tu znów. Nie wątpię, nie wątpię ja w to. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. 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 Mashiach, 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 ay 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 ay. Mashiach, 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 ay 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 ay. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. Mesjaszu, 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 przyjdź na ziemię, przyjdź. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. I nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to wiem, że jednak Mesjasz przyjdzie znów. Przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów, przyjdzie znów. Przejawo,
Meszyjach, Szejawo. Słuchajcie, wiecie, ci ludzie, którzy to śpiewają, Mordechaj ben David, Hasydzi i tak dalej, oni święcie wierzą, to jest taka tradycyjna modlitwa, oni święcie wierzą, że Mesjasz przyjdzie. My wiemy, że Mesjasz przyjdzie, ale po raz drugi, prawda? Módlmy się o nich, o tych ludzi właśnie, żeby oni w pewnym... Wiecie, my, moja żona i ja, nam się wydaje, że jeżeli przyjdzie to tam przebudzenie w Izraelu, a myślimy, że przyjdzie, wystarczy poczytać Zachariasza, czy zresztą będzie za chwilę jeszcze pieśń na ten temat, czy nawet 11 rozdział listu do Rzymian, to my myślimy, że takie przebudzenie faktycznie będzie. Kto wie, czy ono się nie zacznie od tych ultraortodoksyjnych środowisk. Jeżeli ktoś rozumie, co to znaczy być w niewoli prawa, to oni chyba najlepiej, bardziej niż ktokolwiek inny. Naprawdę. I oni śpiewają, słuchajcie, czy my żyjemy oczekiwaniem na naszego Mesjasza, Jeszuę, Jezusa. Słuchajcie, to jest perspektywa, którą mieli pierwsi chrześcijanie. Oni myśleli, że to będzie krócej trwało. To akurat trwa trochę dłużej, ale nawet gdyby się zdawało, że to już za długo trwa, to my wiemy, że... I kto wie, czy te czasy nie są bliższe, niż nam się by się wydawało, prawda? No. A teraz lekka zmiana klimatu i podzielę się pewną piosenką, czy pieśnią, czy balladą biblijną, którą ułożyłem na 60. urodziny mojej żony. Ja również w tym roku kończę akurat 60 lat. Czuję się wyjątkowo młody, bardziej niż kiedykolwiek zresztą. Tym bardziej, że właśnie, że tutaj służba moja się rozwija i tak dalej. Także myślę, że to jest taki dobry stan ducha dla nas wierzących w Mesjasza, Jeszuę. I na cześć mojej żony, na tę urodziny, ułożyłem taką pieśń, którą wziąłem z Księgi Przysłów 31, pamiętacie? Końcówkę tej księgi. I to jest błogosławieństwo dla bogobojnej niewiasty. To jest szabatowe. U Żydów jest to na szabat, słuchajcie. I ja wam to zaśpiewam. I niech to będzie dla tych spośród was, panowie, którzy macie wspaniałe żony. A któraż żona nie jest wspaniała? Przecież gdybyście nie wybrali tej żony, to znaczy, że no, musi być wspaniała. Tego warto to kultywować, słuchajcie, to przekonanie, że nasza żona jest najwspanialsze i że wszystkie te zalety, które są tu opisane, że te żony, że twoja żona, Jurek na przykład, że twoja żona spełnia wszystkie te zalety. Mirek, twoja żona też na pewno, Aronie, twoja żona, no i już nie będę inny, nie znam wszystkich imion, ale w każdym razie wiecie o kim mówię lepiej niż ja i dlatego Eshet Chaim. To najcenniejszą niewiastę dziś mam, taka jedna jest na świecie tym. We wszystkim zaufa jej mąż, ona wszystko mu da. Dać potrafi, dobro mu da, a nie zło samo dobro przez wszystkie jej życia dni. Dba o wełnę i dba o ren, dzieła sercem wykona swe. Niczym statek, co wszystko potrzebne przywozi za mórz. Czym statek, co wszystko potrzebne przywozi za mórz. Wcześnie wstaje, gdy jeszcze ciemna noc, by nakarmić i ogarnąć cały dom. Służbie swej więc zaleceń wyda moc, nabywa grunt i winnice sadzi w krąg. Przepasana jest siłą i w dzielności jej nie sprosta nikt. Przepasana jest siłą i w dzielności jej nie sprosta nikt. Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma, taka jedna jest na świecie tym. Świadoma jakości swych dzieła, światło jej świec. Nie gaśnie do rana, gdy biorą jej palce w życiono, gdy chwyta za kąpiel, jest radość w niej. Przed ubogim otworzy dłoń i łaskawość ukaże swą. Nie zaskoczy domostwa mróz, każdy ma ciepły strój. Nie zaskoczy domostwa mróz, każdy ma ciepły strój. Ze swej przędzy szyć okrycia zawsze chce. Pisioru i purpury będą szaty jej. Dziś
całe miasto też jej męża dobrze zna. Na zgromadzeniach on zbiera morze braw. Koszury na sprzedaż ma, dostarczy kupcom najlepszy pas. Koszurę na sprzedaż ma, dostarczy kupcom najlepszy pas. Kto najcenniejszą niewiastę dziś ma, taka jedna jest na świecie ty. Z ufnością i w mocy spogląda w nadchodzące dni. Laj, 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 gdy dzieli się słowem mądrości na ustach i wierność i łaskę ma. Zawsze czuwa nad domem swym, nie zna bezużytecznych chwil. Dzieci ją chwalą i mąż błogosławi co dnia. Dzieci ją chwalą i mąż błogosławi co dnia. Wiele dziewcząt może też zalety mieć, ale zawsze ty przewyższać będziesz je. Przemija wdzięk, uroda krótki oddech ma, lecz bogobojna to najcenniejszy skarb. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej uczynki ją chwalą wciąż. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej uczynki ją chwalą wciąż. Tenunach mi prynia decha, mi haleluach meszehari masea. Tenunach mi prynia decha, mi haleluach meszehari masea. Wybaczcie, że nie wszystko śpiewam, muszę dokonywać wyborów, nie wszystko śpiewam w całości i po polsku, i po hebrajsku. Dzięki temu troszkę więcej wam tego przedstawię. I teraz chciałbym się podzielić o taką pieśnią. To jest z Malachiasza, czy trzeci rozdział, 10 werset. I takie krótkie wprowadzenie, wiecie. Wtedy w tych czasach Malachiasz ubolewał, że naród odszedł od Pana, że dziesięci nie dawali. Wiecie, myśmy dali Bogu swoje serce i myślę, że jeżeli daliśmy Mu swoje serce, to dajemy też wiele, że dajemy swój czas na przykład. Dajemy swój czas, dajemy część na pewno z tego, czym On nas obdarował i dajemy czas innym. I myślę, że to ja bym to rozumiał bardzo szeroko. Przynoście dzieci w Boży dom, najlepszą dla was część tego, co Ojciec wam tak hojnie dzisiaj dał. Kol hamaser el beit haocar wichiter. Oj, chyba ten akcent nie taka. Zaraz muszę się przypomnieć. A nie, to jest ta akcja. Wszystko było w porządku. Haviu et kol hamaser el beit haocar wichiter bebeiti. Haviu et kol hamaser el beit haozar vichiter beveiti. Ufkanuni nabazot amar Adonai Tzevaot im lo eftarachem et arubot hashamayim vecharikoti lachem bracha ad beridai. 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 Przynoście dzieci w Boży dom, najlepszą dla was część tego, co Ojciec wam tak hojnie dzisiaj dał. Przynoście dzieci w Boży dom, najlepszą dla was część tego, co Ojciec wam tak hojnie dzisiaj dał. Aby sługa godnie żył i aby biedny sytym był, na próbę wystaw mnie, a ja odwrócę rzech i bieg i błogosławić będę wam do szczęścia wszystko będziesz miał. Otworzę śluzy niebios wam, obiecał wam to Pan.
i błogosławić będę wam. Do szczęścia wszystko będziesz miał. Otworzę ślozy niebios wam, obiecał wam to Pan. Apportez dans la maison de Dieu la meilleure part de tout ce que votre père vous a offert par sa bonté. Apportez dans la maison de Dieu la meilleure part de tout ce que votre père vous a offert par sa bonté. Si vous me rendez cet hommage, vous agirez en être sage. Mettez-moi donc à l'épreuve et j'ouvrirai les écluses des cieux. Je pourvoirai à vos besoins, tu ne manqueras plus de rien. Je bénirai mon peuple saint, parole de l'Éternel. I błogosławić będę wam, do szczęścia wszystko będziesz miał. Otworzę ślozy niebios wam, obiecał wam to Pan. Teraz zaśpiewam, to będzie wyjątek w tym programie, bo zaśpiewam piosenkę z mojej pierwszej płyty Równanie Życia, która niestety nakład się już wyczerpał jej. Także nie mogę wam dzisiaj zaoferować. Mirek swego czasu tę płytę nabył i zdaje się, znaczy nie, chyba nawet w prezencie dostałeś do ścisłości, tak właśnie, potem tak. No, ale w każdym razie wiedzcie, że nie wszystko stracone, bo wyszła nowa płyta Yadati, tym razem hebrajsko-francuska. I tak jak pierwsza, z aranżacjami instrumentalnymi, bo jak płyta, to jest co innego w samochodzie, jak się człowiek słucha i tak dalej. I jeszcze doszły instrumenty dęte, także naprawdę zachęcam. Piosenka Lolanu, którą śpiewaliśmy, tam będzie. I poza tym, już nie pamiętam, czy w programie coś jest przewidziane. Chyba nie jest, ale w każdym razie, jeżeli ktoś... Komuś się podobają wersje francuskie, hebrajskie. Jest też książeczka z polskimi tekstami do śpiewania, także zainteresowanych później zapraszam. No i to była taka dygresja właśnie, bo piosenka Ego jest z mojej pierwszej płyty Równanie Życia. I tutaj chciałem powiedzieć, że piosenka Ego ma szczególne znaczenie dla mojej służby, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zaśpiewałem ją kiedyś w zborze zielonoświątkowym na ulicy Płoczyńskiej w Warszawie i było to zaskoczenie, bo myśleli, że będzie coś uwielbieniowego. I zaśpiewałem piosenkę o moim ego. I potem była święta wieczerza, brat prowadzący w pewnym momencie powiedział, zresztą, że się posłużę tym przykładem, wiecie, pamiętamy przecież, że nasze ego i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, pastor Waldemar później, on zawsze kazania ma takie z rękawa według natchnienia Bożego Ducha. I kazanie było właśnie o ego i takie wariacje było na tym, że my tak chcemy, hołubimy mojego złociutkiego i tak dalej. Zresztą sami zobaczycie. A jeszcze chciałem właśnie, zanim zacznę, jeszcze chciałem powiedzieć, bo jeszcze miałem drugą rzecz powiedzieć. Druga anegdotka króciutka to jest taka, że gdy przetłumaczyłem ten tekst piosenki o moim ego na francuski mojemu przyjacielowi z francuskiego zboru, to powiedział, no słuchaj, ale przecież to jest ten tekst, jest żywcem wzięty z siódmego rozdziału listu do Rzymian. Ja powiem szczerze, nie skojarzyłem tego faktu, słuchajcie. To jest tak, jak pewnie, nie wiem, czy pamiętacie z Moliera, pan Jourdain, który mówił prozą całe życie i nie wiedział o tym, prawda? Także mnie się coś takiego chyba właśnie zdarzyło. Trudno je znaleźć, dobrze się ukrywa. Coraz to nowych przebrań wciąż używa. Zmienia kolory, tak jak kameleon. Za losu mego wlecze się koleją moje ego. Tak, moje ego. Tak bardzo lubi chować się po kątach, gdy w środku siebie chciałbym już posprzątać. Kiedy na wszystkie strony wzrok wytężam, wije się, syczy i ma główkę węża. Moje ego. To moje ego. Tak, moje ego. Nikt go nie lubi,
każdy gdzieś wypędza. Wieczna udręka, wieczna ludzka nędza. Każdy powiedzieć chciałby mu uciekaj, a znów bez niego człowiek to kaleka. Nasze ego, to nasze ego. Z wdziękiem też udajemy, że go nie ma, że nie ma dla nas żadnego znaczenia, lecz każdy w sobie skrzętnie hołubi, bo tak naprawdę człowiek przecież lubi swoje ego. To swoje ego, tak swoje ego. Więc zapytuję, co tu trzeba zrobić, jak swoje ego z innymi pogodzić, jakby je wtopić w dobro tej gromady. Chętnie przyjmuję wszystkie dobre rady. Moje ego, to moje ego. Ja ci poradzę, byś służył pomocą i bladym świtem, i głęboką nocą, a wtedy szybko ujrzysz wokół siebie tak wielu, którym dać można w potrzebie. Swoje ego, to swoje ego, coś najlepszego. A jeśli człowiek pójdzie trochę dalej, to może tyle pięknych rzeczy znaleźć. Zaufać nawet Ojcu Niebieskiemu i pod opiekę z chęcią oddać Jemu swoje ego. To swoje ego. Więc jeśli twoja dusza ma pragnienie i w głębi serca wielkie masz marzenie, to przyjdź, nie czekaj przed tron Najwyższego, a wtedy w ciszy z rąk dostanie jego twoje ego. To twoje ego, coś najlepszego, coś najlepszego, coś najlepszego. Cieszę wam się, że się spodobała piosenka moim ego. A teraz będzie taki kawałek z psalmu 127, wersety 1 i 2 i psalm 131. Dojdzie do tego wszystko w jednej piosence, bo psalm 131 jest króciutki. Początek po hebrajsku, żebyśmy weszli w atmosferę, a potem po polsku. Adonai Elohim Nevait Shav Ameru Vonav Bo Im Adonai Elohim Shmorir Shav Shakat Shomer Shav Lachem Mashkinei Kum Acharei Shevet Ochelei Lechem Chatzavim Ken Yiten Lidi Doshena Ochelei Lechem Chatzavim Ken Yiten Lidi Doshena Ochelei lechem chatzavim, ken yiten lidi doshena. Ochelei lechem chatzavim, ken yiten lidi doshena. Jeżeli duch nie działa w nas, to wtedy próżny cały trud. Na cóż się dzieło nasze zda, gdy budowniczym nie jest Bóg? Możemy wstawać, skoro świt i nocą czuwać, na plecy ciężar wielki brać, mozolnie stawiać każdy krok. Wszak tyle samo dał nasz Pan tym, którzy nocą tylko śpią. Na plecy ciężar wielki brać, mozolnie stawiać każdy krok. Wszak tyle samo dał nasz Pan tym, którzy nocą tylko śpią. Nie chcę już pych w sercu mieć, chcę, by spokorniał hardy wzrok. Czemuż porywać miałbym się na szczyty gór, co za wysokie? Duszy mej pokój zapanuje i Boża radość. Pogodnie życie moje płyń, łagodny wietrze cicho wiej. Tak jakbym dzieckiem ufnym był, pod czułym okiem matki swej. Pogodnie życie moje płyń, łagodny wietrze cicho wiej. Tak jakbym dzieckiem ufnym był, pod czułym okiem matki swej. Mój ludu Izraelu,
zaufaj mi dziś. Zaufaj już na zawsze, zaufaj mi już dziś. Ja chęć i strachę mia ta we adora. Tak, to jest, to był apel do Izraela, żeby zaufać. Czy mam jeszcze na temat właśnie tego, ten apel do Izraela, Izraelu zaufaj, który nas oczywiście też dotyczy, bo my jesteśmy też wszczepieni w drzewo Izrael, ale dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj w tych czasach, po prostu widzieliście, co się działo tam w Izraelu, po prostu cały świat oczywiście przeciwko Izraelowi, bo przecież Izrael nie ma prawa do obrony, prawda, swojego państwa i to jest jakieś w ogóle jakieś, tak jak w innej dziedzinie, której nie wspomnę, może w dzisiejszych czasach mogę wspomnieć, powiedzmy, pandemia, to jest temat polityczny, bo to mnie poruszy, ale w każdym razie wiecie, o co mi chodzi, że też pandemia też daje okazję do takich, no, dziwnych rzeczy, prawda. Dziwnych rzeczy w mediach. No ale już nie będę kontynuował na ten temat. I chciałem podzielić się proroctwem Zachariasza z 12 rozdziału, od 10 do 14. Gdy wyleję na cały kraj i niech to będzie, niech to nas zachęci do modlitwy o przebudzenie w Izraelu. Prawda? No bo Izrael oczywiście taki, jaki on jest, po prostu Bóg wypełnia swoje plany poprzez Izrael, swoje obietnice, proroctwa. Ale ten naród potrzebuje Boga. Każdy naród potrzebuje Boga, ale myślę, że ten naród ma specyficzne miejsce z racji swojej historii, chociażby w historii zbawienia jego miejsca. I dlatego ja osobiście oczywiście, każdy oczywiście to odbiera jak na własny sposób, ale ja osobiście, to, że mam taką miłość do Izraela, to myślę, że od Pana to pochodzi. I lektura Biblii tylko mnie w tym utwierdza właśnie, w modlitwie o Izrael. Gdy wyleję na cały kraj, na mieszkańców świętego miasta, ducha błagania i ducha łaski, na cały mój wyleję kraj. Będzie wzywał Izrael mój lud, mego imienia jak dawniej wzywał, gdy wyleję ducha błagania na Dawida dom. Wtedy skierują nagle wzrok na męża, którego przebodli, i zapłaczą nade mną tak, jak nad swym synem zapłakałby lud. W Izraelu nastanie żal, w Jerozolimie płacz i lament, nad ukochanym pierworodnym ich synem gorzkie łzy. Szafakti al-Bejt Dawid, we Aliosze Jerusalaim, Ruachen we Tachanunim, we Chibitu Elai. Szafakti al-Bejt Dawid, we Aliosze Jerusalaim, Ruachen we Tachanunim, we Chibitu Elai. Et Asher Dakaru, we Sabdu Alav Kemisper, Archayachid we Chamer Aram, כחמר על חבחור ביום חכו יגדל כמספד בירושלים כמספד חדד רימון בבקעת מגידון ונשאובה יק פחדת רימון איפול יק פטוליני מגידה פיסקי קלני סקרוקי זסנאיו קשתי זסוב נפלמיה וירות. W żałobie Dawida klan, a tam w smutku niewiasty plemienia, ród Natana skruszony, kobiety jego szaty drą. I w żałobie Lewiego ród, skruszona w nim każda niewiasta, Simy jego klan cały w smutku, każda kobieta w nim skruchę zna. Popatrz, zbiera się każdy klan, patrz jak smuci się każda rodzina, dziś w żałobie jest każda niewiasta i w smutku każdy mąż. Gdy wyleję na cały kraj, na mieszkańców świętego miasta, ducha błagania i ducha łaski, na cały mój wyleję kraj. Będzie wzywał Izrael mój lud, mego imienia jak dawniej wzywał, gdy wyleję ducha błagania na Dawida dom.
wtedy wyleję ducha błagania na Dawida mego. Słuchajcie, i tutaj na ten sam temat, akurat tydzień temu tak się złożyło, że spolszczyłem z taką starą piosenkę z folkloru żydowskiego, Cion, 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 i chciałem się z nią wam podzielić po prostu. Niejaki Jonathan Settle taki medley śpiewa i tam też taki jest drugi kawałek. I też jakoś mi 3 dni temu dosłownie przyszedł pomysł na to i chciałem się z tym tak podzielić spontanicznie. Panie nasz i Boże nasz i Stwórco nasz i Królu Izraela. Panie nasz i Boże nasz i Stwórco nasz i Królu Izraela, spraw by stał się cud, aby żył i wieczny pokój na Syjonie wreszcie poznać mógł wybrania Twego ludu. Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Cyjon, 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 halut i szali, halut i szali, liszom hasirai. Cyjon, 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 halut i szali, liszom hasirai. Aj, 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 cyjon, aj, 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 cyjon, halut i szali. Ishlom hasirai, ay 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 Zion, ay 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 Zion, harot ishani, ishlom hasirai. Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Zaśpiewajmy to razem. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał. Królu Izraela, spraw by stał się... Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Królu Izraela, spraw by stał się cud i pokój wreszcie Twój na zawsze poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i pokój poznał lud. Spraw nasz Zbawicielu, pokój w Izraelu. Spraw by stał się cud i
pokój poznał lud. Zaufaj Izraelu, zaufaj jemu dziś, on waszą jest ostoją i tarczą twoją jest. Zaufaj Izraelu, zaufaj jemu dziś, on waszą jest ostoją i tarczą twoją jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, on Bogom ostoją waszą jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, on bowiem tarczą twoją jest. Izrael, Izrael, betach bachaszem, Ezra, umagi nam hu. Izrael, Izrael, betach bachaszem, Ezra, umagi nam hu. Izrael, 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 betach bachaszem, Izrael, 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 Ezra, umagi nam hu. Izrael, 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 betach bachaszem, Izrael, 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 Ezra, umagi nam hu. Zaufaj Izraelu, zaufaj jemu dziś, on waszą jest ostoją i tarczą twoją jest. Zaufaj Izraelu, zaufaj jemu dziś, on waszą jest ostoją i tarczą twoją on. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, bo on ostoją waszą jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, on bowiem tarczą twoją jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, bo on ostoją waszą jest. A potem zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, on bowiem tarczą twoją jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, bo on ostoją waszą jest. Zaufaj Izraelu, Panu swemu dziś, zaufaj Izraelu, on bowiem tarczą twoją jest. Słuchajcie, to dla was, brawo to dla was, należą się wam brawa bardziej niż mnie, bo wyście pięknie to śpiewali, słuchajcie. Tak zastanawiam się, czy jeszcze mam tu, czekajcie, ile to mam, tak, jeszcze, właściwie to miałem jeszcze dwie pieśni, ale możemy już zakończyć, jeżeli czujecie się, nie mam, dobrze, słuchajcie. No, słuchajcie, więc tutaj jest fragment z pierwszego listu Jana, drugi rozdział 12 do 14. Ten fragment jest jeden z tych fragmentów słowa, które mnie jakoś w moim życiu wierzącego, w mojej lekturze szczególnie poruszyły. Takie są poetyckie, że aż się prosi, żeby to zaśpiewać, żeby do tego muzykę ułożyć, i dlatego chciałem się z tym podzielić. I ta pieśń, zrobiłem wyjątek, bo rozwinąłem w sumie te myśli, które i zrobiłem z tego taką pieśń Ewangelię po prostu. I chciałem wam się tym podzielić. A jeżeli jest tu ktoś, jest, bo nie wiem, ja nie znam was, jeżeli ktoś jest pośród nas poszukujący, to ta piosenka jest, niech będzie szczególnie dla niego. Kotefani Rachem Jeladaj mi pnej się nie z rehulachem na taechem. Bahabur Shemo, Bahabur Shemo, kotev ani lachem avod. Mi pnej się hikartem oto. Asher hu bereshit, asher hu bereshit. Do was, dzieci drogie, dziś ten piszę list. Zrozumcie, że Zbawiciel nasz w tym kraju żył.
On umarł za was w mękach, nim go wskrzesił Bóg. I do was dziś, ojcowie, piszę list. To wiedzcie, że nasz Pan żyje dziś. I Pan chce, by go Żyd i Grek rozpoznać mógł. Więc do was, młodzi, wszyscy dziś ten pisze list. Kto pozna go i przyjmie, będzie wiecznie żył. Nie ima się już dzieci Bożych złego moc. W to wierzę i to też oświadczam wam, że Mesjasz żyje dziś, żyje Pan. Otworzył wszystkim drogę do Królestwa Bram. Wszystkich drogich braci więc kieruję list. Przypomnę im, że Mesjasz może przyjść już dziś. On czyny sprawiedliwie będzie sądził twe. Zaufać jemu chciej, póki czas. Pamiętaj, że twój Bóg zbawił nas. On sprawił, że nie skażą cię uczynki twe. Nie kroźna wtedy już złego moc, ogarnie wkrótce świat ciemna noc. Lecz dla tych, którzy w Panu są, nadejdzie chwały dzień. No i ostatnia już piosenka i to będzie zachęta dla nas wszystkich do tego, żebyśmy trwali w radości i w modlitwie, żebyśmy, wiecie, bo oczywiście wiemy, że powinniśmy się modlić, ale naprawdę potrzebujemy Bożego Ducha, żeby w tej modlitwie trwać, bo łatwo jest zagubić się w wirze codziennych zajęć, prawda? Nawet w służbie się łatwo, czasami można. Znaczy nie to, że zagubić, ale po prostu zapomnieć czasami. I jeszcze tutaj takie króciutkie świadectwo. Na przykład, przed nie wszyscy wiedzą, tutaj Mirkowi mówiłem. Przed wyjazdem miałem problem z gitarą. Strojek mi poszedł. Przed wyjazdem. Nie było czasu. Całe szczęście, Bóg sprawił, że miałem drugą gitarę pożyczoną, którą dawno powinienem był oddać. I tę gitarę dzisiaj mam. Inaczej nie miałbym gitary po prostu. Oczywiście mógłbym grać na tej, ale byłoby co innego. Dzisiaj jak jechałem, złapałem gumę, wiecie. I okazało się, że w wypożyczonym aucie nie było koła zapasowego. Taki urok właśnie aut wypożyczonych czasami. No i zobaczyłem znak, słuchajcie, w prawo. Stacja paliw, Lasewo. I zjechałem na stację paliw. Spytałem się, czy jest tu ktoś, kto by naprawił to. No o tej porze to chyba nie, ale może zadzwonię do Piotra, jest taki, może on naprawi. I Piotr faktycznie naprawił. Okazało się, że nie ma koła, ale Piotr odkręcił koło, włożył do wody, bąbelki poleciały, załatał dziurę i za bezcen mi to zrobił. I dojechałem na czas, słuchajcie, wiecie. Także wiecie, ale jak to jest potrzebne, żeby pamiętać, że Pan jest... Co chwilę nam to Pan... Zresztą dobrze wiecie, że Pan, jak nam to co chwilę Pan przypomina, jak bardzo my potrzebujemy. Simchuta mitkat midunech yitpalel Hodu al kol davar ki zeu retzon Adonai Legabechem ba Mashiach Yeshua Hodu al kol davar ki zeu retzon Adonai Legabechem ba Mashiach Yeshua Al techabu et harua, al tezar zeru chanevion. Bachanu kol davar, vichachazi kubatov, evatov, hitrachako min haral kol tzurotav. Hodu al kol davar,
wychazi kuba to hitra hakumin haral kor curota. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wolę względem was. W Mesjaszu taka jest wola względem was. Za wszystko dziękujcie, taka jest Boża wola względem was. W Mesjaszu taka jest wola względem was. Nie gaście Bożego Ducha, zaklinam was. Wsłuchujcie uważnie się w każdy proroczy głos. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca chłoną słowo to. Wierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. Jeśli prawdę zwiastuję wam, niech serca schłoną słowo to. Wierzcie co dobre i niech was nie uwiedzie zło. W radości trwajcie, módlcie się cały czas. No. Dziękuję wam bardzo.